To co mówisz, że kosimy kukurydzę? Bo te świnioki to żrą? No, takim świniowym akcentem zaczynamy odcinek. Numer 30. Co tam, Mateusz? Widzę, że kukurydzę zaczynałeś kosić? To powiem ci, że trochę ci zejdzie z tą kukurydzą. Trochę tak, ale wiesz... Zawsze jak się skończy, to będzie w głowie. Dobra. To ja mam pomysł. Pomogę ci. Pójdę po drugi kombajn. Dobra. Dobrze, biegnę po kombajn. No i wypożyczy... Tak, wzięliśmy sobie na testy Rostermasza dzisiaj. Wzięliśmy w sumie pakiet taki, no trochę większy. Wzięliśmy sobie przystawkę do kukurydzy i tam stoi jeszcze header u góry, bo będziemy kosić rzepak później. Także się przyda. No, i taki jest plan. A tu wziąłeś ten 9-metrowy, czy nie? Przystawkę? No. Tak jest, do kukurydzy też mam 9-metrową przystawkę. No ty to masz większą o wiele. Dasz mi też trochę pokosić, nie? Mam nadzieję. Co, kukurydzy? Znaczy tym nowym. No, pewnie tak. Bo zastanawiałem się nad drugim kombajnem. No i w sumie taki rozsył masz niedługi pomysł, ci powiem. No. 9 metrów header. I potem tego case'a by się zmieniło na... Nie wiem, co na co, ale... Na pewno coś większego. Albo coś podobnego do Rostermasza. No. Bo większe chyba niż Rostermasz to chyba nie ma sensu. Chociaż... Są w sumie duże pola, to nie wiem. Tylko, że taką 13 headerem to ciężko by się między tymi budynkami kosiło. Jak się zobaczymy. Ale to by to robota szybko idzie ci podobno. Mówisz? No, nie to co mi. Ej, mamy 63 świnie. I grzejmy się, że za jakiś czas będzie sprzedaż. Wiesz, czy ja bym mógł do tego kombajnu dołożyć. On ma 280, a Rosser ma 380. To trochę mocniejszy jest. Ostokonik, ale by pewnie dał i tak radę z tą przystawką. Myślisz? Myślę, że tak. No, można to później sprawdzić. Jak się powiem jakieś podpłynie. No, poza wiedzą można się pobawić. Zobaczymy. Poeksperymentujemy, no. Coś się wymyśli. Powiem ci, że elegancko idzie koszenie tym 9-metrową przystawką. No. I to tak średnio, ale jakoś idzie. No nie narzekaj, masz tylko 3 metry mniej. No, to trochę dużo, jakby patrzeć. No, tylko że to jest kukurydza, to muszę według rządków mniej więcej kosić. Ty tam w zasadzie nie musisz, ale... No, kukurydza się fajnie. Ja zawsze lubiłem kukurydzę kosić. Kukurydza ma ładne tekstury. Ty też masz takie tekstury, czy to ma mapa? Mapa ma takie. Bo ja je wgrywałem i myślałem, że zostały. Bo takie same, jak ja chciałem wgrywać. Znaczy on takie też. Na oryginalnych mapach. Bo ja sobie zmieniałem tekstury. Ten właśnie chciałem zmienić, ale właśnie format ten, wiesz, się tekstury znowu wypełniały swoje. No, cofnęły się. No. No, także ciekawe. Ciekawe, jak my to będziemy orać tą płotę kukurydzę. No właśnie, nie? Bo po kukurydzy się ora, żeby lepsze plony były. Trochę będzie na pewno, nie? Coś się wymyśli. Tylko żeby to nie był taki pług jak podobny jak na przykład nasz siemiec, że on robi tyle, jest jakiś duży w trzy dupy i tylko potrzebuje 20 koni. Nie no. To są. No są takie, ale...
Myślę, że zagonowy byłby to odpowiedni. Czy to mam 80%, a nie założyłem? No, ja mam 80. A to nałóż to za siebie sypiesz najwyżej. Byś chciał? No to ja biorę podnoszone, a ty zagonowy sypiesz wtedy. Ja nienawidzę zagonowy. To jest coś najgorszego, ci powiem. Dlaczego? Zagonowe są fajne. Kto lubi, niech tym kosi. Ja nie lubię. No, człowieniu. Fajnie się robi zagonowymi. Dużo biorą. 8 korpusów wypożyczę, zobaczyć jak będzie szło. Czy no może niekoniecznie do szóstki, ale do case'a by się nadał. Może wtedy by był już ten, ma wyciągnięć, żeby sobie mógł kolejny ten, nie? Żeby sobie dała radę. To ja nie wiem, czego bym chciał robić. Ale tamtym pługiem 18 godziny możesz lecieć. Czekaj. I full. Elegancko się tam idzie. Szóstka. No szóstka dobra jest. Ale szóstkę przydałoby się zmienić na John Deere'a. No. I wtedy tamten John Deere z tym pługiem to by idealny był. Już mi się w głowie ten zestaw urodził nawet. Albo ja bym zrobił tak, jakbyśmy to mieli kosić, znaczy orać, ja bym sobie wziął kumę czarną, wypożyczył, Jezus. No, wtedy ja bym mógł orać cały ten normalny. Dobrze. Ci zostawię sejfa i beżoro. Można i tak. Czy ty wydajesz jakiegoś moda? Bo jak mam tam, gdzie niby jest ten GPS, nie? To nad tym mam kilometry na godzinę pisze. No właśnie, nie dodawałem żadnego moda i też się zastanawiałem, co tam jest połączane w tym ursusie. No właśnie. I się też zastanowiłem, tak. Ja myślałam, że się wysypałem. Nie, Więc ten tak. akurat długo sypie. Nie cofać, wiesz, nie? Do silosów, żeby od razu dla świn, bo wtedy to lepiej działa. Od razu. No, myślę, że powinieneś przodem się zmieścić. Chyba. Jest. Ja sobie mogę nawet cofnąć, bo tutaj różnicy nie robi. No, to ja nie będę zawodny. A tylko, że cofanie na multiplayerze to nie jest za dobry pomysł. Trochę. Kurde, ja robię Sparta i na pole już było przejazd. No to mi tylko został ten kawałek, co widzisz. Bo tamte krótkie, wszystkie te malutkie pokosiłem kawałki. No i git. Teraz tylko jeden długi, raz, dwa idzie. No. Jeszcze zaatakujemy dzisiaj rzepak. Po odcinku i tak będziemy mieli to skosić i tak. Muszę powiem ci, że robotki są kolonii, jakby nie patrzeć. Troszeczkę jest. Najbardziej to chyba świnie zjadają klonów. No, świnie żrały. Następny zwierzę 30 minut. No. Świnie. Po niej co 2,5 godziny się mnożą, no co? A tak to co godziny, nie? Było. No, najkrócej. Ja nie wiem. Zależy. Mniej więcej świn, tym mniej się mnożnych jest. Dobra, fajnie idzie, podoba mi się. Jak to idzie? No, ty tak, ale jak ja wtedy wejdę sobie w ten maszyn, to już tak fajnie nie będzie szło. Dlaczego? Mówisz? Sensu. Ja tam co roz ten maszyn, to też te dwa pola, nie? To weź tam te dwa przejazdy, ja sobie to chwilę po prostu chodzę.
żeby nie było. Dawno kiedyś nie kosiłem. Na ostatnich żniwach kosiłeś. Nie, no kejsem się fajnie kosi. No tylko, że ja nie koszę cały czas, nie wiem naprawdę. No, nie przesadzaj. No. Po odcinku to kosi John Deere'em? No. No, odcinku, ale ile na odcinku ja kosiłem ty? 10 minut żeśmy tańcowali, bo nie wiedzieli gdzie to rozsypać. Brzuska rypła. Trzeba ją tam rzucić w krzaki. O. Dobrze, ile mam minut? W sumie ze stoperem nie włączyłem. O, 11 minut, no to. Na kukurydzę wystarczy i teraz trochę iść na case'a i no. Potem się przyczepiamy i lecimy w... co? No i rzepak chyba. A jakbyś szukał przystawki, no to stoi na polu numer... W sensie header na 53 stoi. Na łące. To co, zamieniamy się czy jeszcze nie? Czy jeszcze pan nie to pora? Dobrze idę. O, akurat dojechaliśmy do siebie to. Ja tu powoli biegnę ten cup. No, ale Żyda to już mogłeś skosić. Ten Żyd powstał. Sam z siebie, wiesz? Sam z siebie żyw powstał. To takie teorie jeszcze nie słyszałem. A, prawie pełny konwój. Elegancko tutaj idzie. No tym case'em jakoś tak strasznie wolno też nie idzie. Nie można narzekać, że idzie wolno. No, kiedy nowa seria, kiedy nowa seria. Nie wiadomo, kiedy nowa seria. Albo będzie na live, będziemy grać. Też jest to możliwe. Na jakiejś fajnej mapce, takiej większej, podobnej Krośnina, albo nie wiem, Eurofarmsa. Eurofarmsa można walnąć. Właśnie. Tylko my tam już naprawdę długo grali, to bym miał tam zainwestować w dedykę, nie? W końcu. Co byś miał? Byśmy zainwestowali w dedyka. No, można by było, ale nie chcę mi się iść do sklepu. Oj tam już jest dobry. Tutaj fajny środek. Tylko najdziwniejsze jest to, że Rosjan masz jest z Rosji. No i? Rosji. Ruska maszyna. Nie wiem, albo mi się zdaje, bo ten kawałek jest... Nie, może nie. No to tak się wydaje, jakby ten kawałek lekko większy był. Ale nie wiem. Czy takie może wrażenie jest jakieś? Nie wiem. W sumie nie wiem, który jest większy, tak szczerze mówiąc. Nie, powiedz mi, czy na headerach działa ten bok, co mi wtedy mówiłeś, nie? O, i bierze, zajebiście. Nie, nie działa. I klasa. Nie działa, ale na silniku działa. Tylko na silniku działania? No. Szkoda trochę. Nie no. Ale na tej sadzarce z tą 60, to ona to też chyba nie działała. Dobra, dojeżdżam do końca i no, trzeba podjechać pod przyczepkę. Co, wpadasz tu kosić kukurydzę, czy lecisz na rzepak już? Nie wiem, a jak chcesz? No, jak chcesz. Chcesz gadać szybko, to jest powiadę. Nawet skosimy szybko kukurydzę i przy okazji wszczepy wysypiemy. Trochę tej kukurydzy za.
Tu będzie prawie pełna. A tu ile jest? 19 ton. Tylko, że do kolejnych dni to już pewnie świnie znowu będą miały pusty koryta. Nie no, przyjechałem, żeby tak daleko nie są. Elegancko to wygląda. Ciekawe, czy dzisiaj jakieś pole kupimy. To mnie ciekawi. Ale nie, no nie, nie możemy pola kupić. Lepiej ciągnik zainwestować, no. Albo możemy zrobić tak, gdybyśmy sprzedali 18 z 18, byśmy dostali 30 koła, ale jakbyśmy zebrali ziemniaki, nie? Potem byśmy wykupić podobnie, byśmy już dużo zarabiali. Żeby szybciej być na tym ciągu. Powiem ci, że to 120-130 tysięcy to nie jest trudno zarobić. Trochę jest, nie oszukujmy się. No czekaj, kontrakty będą to raz, dwa. O, nawet jest dużo. Albo mogliśmy zrobić tak, żebyśmy mogli zastrzelać to, co było wtedy, nie? I byśmy się szybko dorobili. No, świn sprzedaż 90, to zobaczysz, nie będzie kas. Prawie na ciągu nie doświadczył. Na te 40 tysięcy teraz właśnie zarobię. Przecież jeszcze za Olsztusa dostaniemy parę tysięcy. 18. No, w sklepie da 20 gdzieś. No to ma 110 i by brakowało 20 tysięcy. Ja bym sprzedał te gówna takie, na przykład te leśne, bo i tak to nam się nie przyda. Ale patrz, jeżeli myślę ciągnik, to i tak sprzedajemy tą łyżkę i całą tą, wiesz. Mini ładowarkę przecież trzeba sprzedawać. I jeszcze sprzedajemy ten siernik przed. Nie, to sadzarka, a nie. Sadzarka to nie sprzedajemy. Nie wiem, na razie. Zobaczymy. Pomyślimy. Ale podoba mi się to, że tyle. No. A tu z 60 godzin będzie na kolonii, jak nic. Może, może. Na pewno, bo jak zaczęliśmy grać, to było 51, a 52 godziny. Ja to może gram, nie wiem, z 10 godzin max. No. Jakby doliczyć do tego osiny wtedy, no to by trochę wyszło. No tylko, że bardzo nasz dużo świnie stopują, nie? Bo trzeba dużo żarcia im ogarniać. Albo zrobić taki trik, że odpuścić sobie na razie świnie. Jakbyśmy dorabiali. Po prostu ten, sprzedać pszenicę, bo jest za 1600. A my nie mamy pszenicy. No ale na polu jest, do skoszenia. No to trochę, to... No nie wiem. No przecież świnie przeżyją, nie? I najwyżej ten, karm dla świn kupić, tak? Można. Czekaj, ja jadę się pierwszy sypać. Koło, czy nie koło. A co, pełny jest? 5%. No to czekaj, no to skosimy już ten kawałek, wejdzie. To możesz już wszyscy najeść, bo jest pełny. No dobra. Jedziemy wszystko. Może to gdzieś tutaj jest. Aha, ale do dupy jest teraz to szósty. Ona ma taki jakiś zimny tempomat wgrany.
No. Wiem, zauważyłem to, ale no już niedługo będzie. No. Stała. Dobra, naprawiłem to. Nie ma tego. No dobrze. No, za niedługo będzie sprzedana to. Stała prędkość tempomatu była jakiś główny, już włączyłem po prostu. To w zasadzie to już masz jak jest pusty, to możesz tą przystawkę odczepić i jechać po ten, po header. Nie przyjeżdżaj tu teraz, okej? Okay? Dobra, już możesz jednak. Co się przed chwilą stało? A co, do świńcy pierwszy od razu? Nie. Ale... Czekaj. Spróbuję tam cofnąć, tylko te drzwi wszystkie muszę pozamykać. Przecież to tak. No to jak masz czas, to co? No. Tak, to już chyba nawet w jakiś sposób cofasz. Nie, nie wiesz, jaki jest problem pod sobą. Ty wiesz, jaki jest problem? Że ta przyczepa się nie mieści. To jest jedyny problem. Jak to? Za wysoko jest? No, taka obra weszła. Ale to jeszcze za mało, żeby tam. A na ten Dobra. nasypa, bo na ty? Nasypnął, no, ale nie, bo ona się wtedy do góry będzie podnosić. Mówisz? Jak wystrzeli, to wystrzeli. O kurde, dobra, czekaj. No to trzeba po trochu sypać, a nie. Ośkę wyrwało, to tam się naprawi wszystko. Czekaj, dobra, teraz mamy trochę. Dobra, kula mają. No i dobrze. A, zostało tam to na kukurydzy. Teraz tu nie wyjadę, nie? Albo poczekaj. Dosypiesz tą kukurydzę. O, dosyp. Bo się świnia rozmnożyła. Nie, za mało. Jeszcze jedną. Dobrze, już tu możesz sypać. Jeszcze jedną. Za mało. Za mało. Już powinna wciągnąć ją. O, tylko jest problem jedyny. Szóstka stąd nie wyjedzie teraz. Jedź, chyba. No, jakby ci to powiedzieć, przyczepa nie puszcza, nie? Tych drzwi. Okej. Za chwilę łuki buki zrobi i poleci w kosmos. Dobrze. No, chodź stąd. O, wyszedł? Wyszła. Pięknie. No i git. No i git, już Dobra. skoszone. Ja lecę na rzepę. Jo. Na coś lecę, na rzepaczek. To pierwszy muszę sobie Dobra. pójść w stawkę jechać. Wiesz, biorę rozsad nasza. Będą jechać, Tam. jak nie wejdzie ta kukurydza. Ty, a co ja mam zrobić z tą przystawką? Ja bym odczepiał gdzieś na polu. Odczepiłem ten. Bo i tak już nie będziemy teraz chodzić, więc. Możesz wiesz. Odczepić O, ją teraz. idealnie weszła kukurydza. Na jakim ona. Dobra, tam widzę. No ja mam przystawkę akurat na tym, tu koło świni. No ja mam tutaj headerek koło świni zostawiony. No, także trochę jazdy. No i gitara. 25 minut już. Może raz koło ten rzepak objedziemy. O jest.
Trzeba to jakoś od rogu zacząć ten rzepak, bo... Ja podtrąbię. Ty, ale mnie zniosło, co jest? GPS pewnie. Ty mnie jakoś zniosło. O, on jakby chciał zgasnąć normalnie. A ja sobie GPS-a pod tym kątem ustawię, o. Tak jak idzie asfalt. Ja tutaj nie mogę, bo to trzeba sprawdzić. Chociaż nie. GPS, no nie wiem. Znaczy, wiesz, jak mogę zrobić? Tak jak robiliśmy ten. Jak kosiliśmy zboże tutaj. Mam gdzieś na równym sobie ustawić i się przeciąć jakoś. Chociaż i tak będziemy w odcinku to kosić, to bez różnicy. Tak jak wtedy, normalnie lecimy, objeżdżamy i wtedy tamte długie, przecinamy się i tam kosimy. I wtedy to będzie z górki szło już wtedy. Ty, co? Ja się przetnę tutaj już wtedy. No, tutaj się. A to jest ciekawe pole, bo tu jest pełno zagajników na tym polu. Także ciekawy się ten kawałek kosi. Nie powiem. A w tą stronę chcesz kosić? Nie, po prostu się chcę się przeciąć. Ty, to pole jakieś większe chyba się zrobiło, nie? No. Tak. I tam doszło. No bo doszły trzy pola. Teraz to będzie koszenia i koszenia, ci powiem. No tak, że ten kombajn nie ma baka, musi wlecieć nowy. No ale pierw to ten ciągnik trzeba kupić, bo tą szóstką to... Albo żeby w końcu ten gejs miał... Świnie sprzedać. No co by gejs miał brata, nie? Ja myślałem, że na 55, bo mamy tyle obornika. No, tam rozrzucić obornik. Ale pierw trzeba. Skosić. Ciągnik skosić, no i to będzie. A tu nie ma ten. Co nam trzeba sprzedać w najlepszej cenie. Najlepiej można sprzedać. No. Pszenicę, to jest droga. Nie, pszenicę dla śmieci będę stawić. Zależy, ile rzepaku będzie, bo że. O, rzepak 2,5 to jest. To dawaj szybko kosimy, teraz nie możesz czasu przyspieszyć. No jest na jeden cały czas. Tyle, ile wlezie, tyle trzeba kosić. Ale to będzie tu żmudna robota, nie? Co? Koszenie? Koszenie całe. Na ty chciałeś samym kejfem kosić? Tak ci powiem, że no. Powiem, że trochę zejdzie nam z tym koszeniem, ale to bardzo. No wiesz, no bo pola są dużo większe, nie? A dopiero co kejsa kupiłem 10 odcinków temu. Na 11. A czym ty kosiłeś na początku? Bizonem. Ha. Ile ten bizon ma? 4 metry gadera idę. A to był bizon? Ku śmierdzi. Jaki bizon? Standard mody? Czy co? Z modów. To. Ja koszę sobie pod tym kątem, bo fajnie się kosi tak jak idzie asfalt. To jest chyba najlepszy skos. Tak jak idzie 70 kacyk. I elegancko idzie. Jak to ma dalej? Tu leżą. Ale tak się elegancko kosi, bo są długie przejazdy. A tak są też ceny długie jak jeździsz. Gdybyśmy mieli, chłopie, header 13 metrów. Ty, ale ci powiem, że na takie pole to i tak to trochę zejdzie na tym 13-metrowym. No. Tak
naprawdę będę przydał się 20 naprawy, ten jakbyśmy kosili. Nie, no 20 metrowy może nie. Ale to jest długie. Wiesz, ile to będzie rzepaki? Są do robienia kurtury. O, i przy okazji będzie naciągnik. Ty, i od razu będę będzie zarabiać. Świnie poczekają, bo i tak trochę tam zostawimy taki rzepaku, ale tak to raczej będzie na sprzedaż tylko. Wtedy świnie jeszcze sprzedane i będzie git. Myślę, żeby na tą dużą, na tą niebieską sypać przyczepę. A gdzie ona stoi? Da, ja nie wiem, gdzie ty ją dostaniesz. A, ona jest pełna kukurydzą. Dobra, nieważne. To ja za chwilę ją wysypię. No to już by się tak przydało, bo mam 80%. No ja mam 90. No to tam na koniec zbiorniczaki. Dobra, to ja tu wtedy jeszcze trochę zawrócę, trochę wjadę i ja tam wtedy ten. I on wysypie. A ja sobie tutaj tak walczę, jak idzie jasno. Ja nie spróbuję chociaż wysypać, nie? Ale ja nie wiem, czy mi się uda. Do silosa musi się cofnąć. Tak, ale ja nie wiem. No tylko, że ona jest trochę dłuższa. Bo mam pewnie jak do świni. No, gdyby ona się nie podnosiła do góry. Na przykład ta, co ja ci mówiłem, one się nie podnoszą w ogóle do góry, one nie mają siłowników. No wiem, bo one są sztywne. No i fajne właśnie, no by się nie podnosiły. No ale jak na bok sypiesz, to też jest dobrze. No. Lecimy. O, na kosie ten zbiornik będzie kończyć chyba, bo już mamy ile? 32 minuty, no to akurat będzie. Trochę rzepaku zaczęliśmy kosić, no. 99% to jest tej przyczepy. No to tak na styk tam jest chyba. A no? A wiesz, że tam 1 kilo zbrak? Ło. No. Bo nic, albo 1 kilogram, albo 200 kilo. Ale chyba 200. Jeden. Czekaj, a sprawdź z wrażenia. 200. 200. 201 tak dokładnie. Dobrze, ja staję pełny. Dobra, no to co? Cofamy się, nie? Tylko pierś chciałem tak upewnić, więc tak wiesz. Tak może trochę ją uznałem, a to wiesz. Bo ja się to nie wykręcę, za małe podwórko jest. Pani, co pan robi? Dobrze. Dobra, my tu będziemy cofać, także drzwi do zawali, zaraz. Na razie, trzymajcie się, cześć.